Witajcie kochani, to kolejne spotkanie, które przybliża Wam ofertę firmy APL Go. Są to drażetki, które przywracają nasz organizm do zdrowia, 100% natury, aspekt oczyszczający i ładunek ujemny. To te trzy tajemnice i trzy odpowiedzi na potrzeby ludzkości. Kochani, omawiałam już pysznego GTS-a ananasowego i groła, który smakuje jak ciemne winogrona. Mówiłyśmy już o slajdzie gruszkowym, relaksie bananowym, a dziś mamy przed sobą NRM, Norm, który jest o smaku czerwonego jabłka. Jakie, kochani, są zalety tej drażetki? To prawdziwa taka codzienna radość, ponieważ ta drażetka, jej skład potrafi NRM dzięki swojej kompozycji pomaga zwiększyć aktywność trzustki w produkcji własnej insuliny. Poprawia zdolność organizmu do wchłaniania glukozy. Jednym słowem mówiąc, jest wersja tego produktu najnowszego PFT, która jest stricte na odchudzanie. Właśnie jestem w fazie testowania. Widzimy też, już wspominałam o tym, prezesa Siergieja Kulikowa, który był na tej kuracji i pokazał nam działanie. I jest wielkie wow. Także jest ten produkt najnowszy. Natomiast mamy tutaj taką odpowiedź przy NRM-ie, który pomaga nam wchłonąć cukry, tą glukozę. I pomaga zapobiegać wszelkim powikłaniom chorób związanych z poziomem cukru we krwi. Jest świetną odpowiedzią nie tylko na to, żeby przyspieszyć proces spalania tego cukru, czyli też ubywania tkanki tłuszczowej, na czym nam bardzo zależy. To jak połączysz NRM z GTS-em, o którym już wspominałam, który pomaga nam budować białka, to macie taką fajną parę małżeńską, która robi kawał dobrej roboty. To tak jak ja i Grzegorz, którzy naprawdę oddaliśmy się tutaj tej wiedzy na temat składów, na temat działania, zbierania opinii ludzkich, bo nas po prostu fascynują te drażetki działania. Kochani, co jeszcze robi Norm? Przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Świetna odpowiedź, tak jak wspomniałam, dla cukrzyków tego drugiego stopnia. Do momentu nawet już wiemy o tym, że są takie istoty, którym się to udało, przywrócenia całkowitego organizmu do zdrowia. Pomaga szybko unormować poziom cukru podczas skoków cukrowych. Kolejna odpowiedź, wiadomo, dla tych ludzi, którzy cierpią na cukrzycę. Co jeszcze robi Norm? Normalizuje przemianę materii, zapobiega działaniu adrenaliny, która pobudza wątrobę do produkcji wysokiej glukozy. Dlatego też NRM GTS to taki substytut, wcale nie umniejszając działaniu tym dwóm drażetkom. Dwie te drażetki, każda z nich z osobna po 125, we dwie 250. Tutaj mamy bardziej wiele aspektów tych takich zapobiegających, czy wytwarzających zdolność organizmu jakąś, czy zwiększających aktywność, czy normujących poziom cukru, tak? Czy przebiegu tego prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Odpowiedź jest w Was. Jeśli ktoś myśli o zrzuceniu wagi, to mamy tutaj też w dwóch drażetkach taki aspekt dodatkowy. Co się składa na kompozycję, kochani, Norm? To żęszeń syberyjski, to gorzki melon, to kozieradka, to jabłko, to litchi i wiele innych, które już zostały szeroko omówione przy okazji drażetek, które omawiałam. Jest też tutaj bardzo ważna ta garcinia. To może od niej zacznijmy. To taki malutki owoc w kształcie tykawy, pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej i z Indii. Kluczowym składnikiem aktywnym zawartym w peelingu garcinia Kambodża jest kwas hydroksycytrynowy, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi poprzez poprawę zdolności komórek do wykorzystywania glukozy, czyli cukru, jako źródła energii. Czyli ten proces przetwarzania, żebyśmy my tam mieli jako energię, a nie jako coś, co nas obciąża i się odkłada. Kochani, jabłuszko,
O tym nie wspominałam. Jabłko zawiera dużą ilość witamin C, B1, B2, PE. W tym mangan i potas. Jakże to jest też ważne, że jest źródłem łatwo przyswajalnego żelaza. Z tym ma bardzo wiele osób problem. Dzięki swojemu składnikowi jabłka pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi i eliminować skoki cukrowe. Mają silne działanie hipoglikemizujące, co sprawia, że owoc ten może być elementem nawet najbardziej restrykcyjnych diet cukrowych. Litchi zawiera dużą ilość potasu, cynku, magnezu i pierwiastków śladowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania trzustki, która odpowiada właśnie za produkcję insuliny w organizmie. No i cudno, cudnej nazwie kozieradka. Uwielbiam kozieradkę, to ona pobudza wydzielanie insuliny. Jest środkiem wspomagającym w leczeniu cukrzycy, wpływa na utlenianie się lipidów, dzięki czemu obniża poziom wolnych rodników we krwi. Kochani, co my tu mamy jeszcze ciekawego? Gorzki melon zawiera wysokie stężenie witamin, minerałów i związków przeciwutleniających. Ma wiele zalet zdrowotnych i jest szeroko stosowany w celu obniżania poziomu cukru i tego tak zwanego złego cholesterolu. Kochani, jak będziecie chcieli więcej informacji, napiszcie do nas SMS NRM, takie hasło na numer 501 430 281. Kto ma problem właśnie z równowagą na poziomie cukrów? Kto chciałby zrzucić troszkę kilogramów? Kto chciałby przywrócić prawidłowy metabolizm węglowodanów w organizmie? Kto chciałby zapobiec jakimś powikłaniom związanych z chorobami właśnie z poziomem cukru? Kto chciałby poprawić zdolność organizmu do wchłaniania glukozy? Kto z Was ma takie potrzeby? Jesteśmy w odpowiedzi. Napisz do nas. I do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.